Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat lightów, w zasadzie sensu ich istnienia w naszej grze, ponieważ jest to podważane właściwie przez większość graczy, przynajmniej blitzowych youtuberów. Z tego co mnie pamięć nie myli, no to tak jest, że bardzo dużo osób mówi, że lighty nie są takie stricte, nie są stricte przeznaczone do naszych małych map, do naszych bitew 7x7 i jest to taki typ czołgów troszkę średnio wykorzystywane, tak jak lighty są wykorzystywane w dużym wocie. Ja się co do tego nie zgadzam, ponieważ ja widzę zastosowanie lightów, bardzo lubię też grać lightami. No i dzisiaj sobie właśnie pogramy tymi lightami, zobaczymy czy faktycznie, czy nie da się tym spotować, czy... No tak, widzimy sobie. Taką główną zaletą lightów ogólnie nad medami, czymś co odróżnia te czołgi, co może sporo graczy nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, to jest kamuflaż podczas ruchu. No, lighty mają ten kamuflaż zwyczajnie. Podczas postoju i ruchu mają ten kamuflaż taki sam. Czyli jest to jakaś zaleta, taka powiedzmy sobie rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. I to jest naprawdę zauważalne, nie to, że to jest jakieś tam, o Boże, nie to, że to jest jakieś wymyślone i się tego nie wykorzystuje, bo naprawdę w wielu sytuacjach już wykorzystałem tą rzecz. Dobra. Czy coś tam może stać? Obawiam się, że tam mogą stać te dwie jaćki. Albo TVP, no cholera jasna. Dobra, żeby ten TVP... Ja nie chcę na pewno dostać od TVP. Każdy może objeżdżać ten czołg. Oh. No masakra, chłop sobie przejechał tutaj dookoła. No i dostał tylko od jednego. Bardziej nie wykorzystuje teraz tego czołgu, jak czołgu lekkiego, umówmy się. No i najgorsze, że on sobie może po prostu na mnie wyjechać. Boże. No nie gadajcie, że ten chłop w tym 127 z golda strzela. O, są jaćki, o wielką mowa. To gdzie one jadą? Ten chłop jedzie tą jaćką. Dobra. Przedałem mu HK za te wszystkie krzywdy, które mi wyrządził. Dobra, jedziemy dalej. Wykorzystamy kolejną rzecz, której lighty górują. No i jest to mobilność i akceleracja ogólna. Taka, no nie gadaj, że ten, co tutaj przyjechało. Nie no. No sabotują mnie. No strzel. Strzel tą jadzią, proszę. No nie gadajcie, będę tu teraz stał. O Boże. Penetracji nie mamy. Chciałem szczerze z HEK-a strzelić. No i teraz się poddał. Popatrzył się na mnie bardzo dużo czasu i się poddał. Typowe, typical zagranie. Dobra, celujemy. No mamy tutaj Sheridana, więc no, celować to trzeba. Nawet bardzo długo, żeby oddać pewne strzały, to i tak nie zawsze wejdzie. 362 HP i z czwarty może mnie zdjąć na strzała. Właściwie to raczej zdaje mnie na pewno, jeśli trafi. Podpałka, no w końcu jakieś ręgie lepsze. Fantastycznie. 900, ponad 1000 uszkodzeń już. Fantastico. Zostały tylko te trzy czołgi, więc może jakimś cudem uda mi się dobić jadzie, jeśli przyceluję. Dobra. To był taki ryzykowny strzał, ale to nie jest. Siadło, ważne. To jest ważne. 4 sekundy. I 7 się tu patrzy. Patrzcie, jaki Boże, myszkę machnąłem. Strzelił. I uciekł też. No nic. Ale on się tu wychyli. Taką mam przynajmniej nadzieję, że będzie chciał coś tam dobić. Nie, może i się nie wychyli. Jadę, oddam może jeden strzał, jeśli mi się poszczęści. Jeden strzał. 187 uszkodzeń. No nic.
no nic, mogło być lepiej, ale i tak nie jest najgorzej. 3000 damage'a wyspotowałem coś, chyba coś wyspotowałem. 3800 nawet się udało, bo podpałka. Także no, Vickers tutaj fajnie pograł, o Jezu, ten 62, no jakaś pomyłka. Więc tak, zagramy teraz kolejną bitwę. Tym razem już innym lightem, zagramy bad chatem, czyli zagramy takim, powiedzmy, typowym takim lightem z dużego wota, który tam jest, no, bardzo często wykorzystywany, jest też jednym chyba z najpopularniejszych czołgów lekkich, więc tak, zagramy nim bitwę. Odnośnie jeszcze tych lightów, to jejku, one mi naprawdę od czasu tak naprawdę, kiedy zostały wprowadzone, sprawiały tak dużą przyjemność z grania i jest coś cudownego, bo możemy sobie właśnie łączyć w sobie całkiem niezłe działa, dodatkową mobilność, zasięg widzenia, czyli no tak naprawdę wszystko, co jest tam takie naprawdę, tak naprawdę potrzebne w naszej pięknej grze. Boże, co on ma za załogę, że mnie tu nie wykrył za pierwszym razem. Masakra, tam mogą stać te deki. Właściwie to raczej na pewno tam stoją. O, raczej na pewno tam stoją. No, on się pomylił. A co, hop. Magik. Co to jest? Jak Tigger na płyta? Nie, gąsko siadło. O, co ja mogę teraz zrobić? Kurczę, nie mają naprawdę niezłe pozycje. Nawet ta WZ-a. O, martwi mnie to niezmiernie. Nawet tym Sheridanem jest dobrze ustawiony. O, ta WZ-a sobie tam podjechała. O, cholera, myślałem, że mam sprężarę na tym miejscu, a jednak nie. Dobra, jedziemy, sprzedamy magazynek tej WZ-cie. I mam nadzieję, że coś go tam jeszcze walnie. No i tym sposobem go... Chciałem mówić, tym sposobem go pokonamy, ale no jednak nie. Patrzcie, jak to się szybko obraca. No masakra jakaś. No naprawdę, coś tam wyjechało pod niego. Masakra, no przecież... No jak trzeba, to nie pomogą, ale po killa to wyjadą od razu, no. Masakra jakaś, no masakra, chowamy się. Ale jaki tam jest Emil, no jaki paskudny. Także chłop się dosłownie wychyla, robi co tam chce. I nie jest za to zupełnie karana, ja dostaję cały czas. No także chyba byłoby po tej bitwie już. Od Emila dostałem. No niestety, no jeśli drużyna będzie sobie tak tutaj stała, no to umówmy się, nie da się nic zrobić, no, sobie to stoi na full hubie. Dobra, no w tej bitwie niestety nie udało się pokazać lightów z dobrej strony, a bardzo mi na tym zależało, więc no przejdźmy do kolejnej, już teraz innym lightem, Vickersem sobie zagram. Mamy bitwę Vickersem, tak, jedną z takich rzeczy, które pewnie już zauważyliście, jeśli nie, no to mam nadzieję, że zauważycie po tym, co powiem, to, że lightami gra się w sposób taki bardzo, bardzo, nie wiem, przemyślany, trzeba bardzo dużo myśleć grając, trzeba bardzo dużo rotować, no i jest to gra taka bardzo dynamiczna. No i jedni to lubią, drudzy niekoniecznie. Ja należę do tych osób, które bardzo lubią taki playstyle, taki styl gry. O, sobie ustał czołgiem, no tak się nie powinno raczej grać lightami, widzicie, to jest przykład, jak nie powinno się grać. Czy on jeszcze żyje tym? Tak, no pewnie, że będzie żył. Nadal. Boże, nie dobili go. No coś cudownego. Tak, korzystamy z naszych hashy, które mamy dostępne na Vickersie. No tutaj już niestety nie. Ej, chciałem gąskę mu zdjąć, nie udało się. Dopóki on się na nas nie będzie jakoś tam bardzo fokusował, to jest elegancko. Drużyna już znika, niestety. Dobra. Jedzie tu Chieftain. Nie podoba mi się to.
Kurczę, gdzie ja podjechałem, że nie mam poszczelnienia ciała nagle? Za zero. Ale w ogóle widzieliście, on miał na czerwono był podświetlony. O co chodzi? Zobaczcie, normalnie na czerwono podświetlony jest. Ale dziwne. Czy to jest med zwyczajny? Nie mam pojęcia. Okej. Teraz tak, czy ja mogę tu podjechać? No chyba muszę, bo inaczej ten M60-21B zostanie zjedzony. A się szybko cofa tym Chieftainem, no to jest jego bardzo taka... I weź tu graj drużynowo, no naprawdę. Ej, mnie będzie teraz łupał po tej wieży. No ja ci się tak łatwo nie dam. Bardzo jest ta bitwa wyrównana w sumie. Dałoby się to jeszcze nawet może i wyciągnąć. Jeśli będę go trzymał na tej gąsce. Dobra. No i teraz przyjmę najwyżej jeden strzał. A no tak, będziecie się zasłaniali. No masakra, no jakiś gra taka drużynowa teraz. Okej? Okay. Ja się tak łatwo nie dam. O, bałem się, że mnie nie polosuje. Dobrze, porobione. No niestety, taka mapa i widzicie, gra... Chciałem mówić o grę takiej przemyślanej, w której będziemy musieli się stale przemieszczać i zmieniać pozycję, żeby zrobić damage, a tu akurat się trafiła taka bitwa bardzo statyczna. No nic, ale no, został nam jeszcze jeden light do ogrania. I to jest Testo Light, także zagramy teraz nim. Dobra, mamy bitwę Testo Lightem. U przeciwnika, boże, moc przyjaźni, VK9001P. Uuu, może być bardzo ciężko. No i tutaj wkraczam do akcji tym Testo Lightem, który ma też specjalną umiejętność, czyli postrzale czołgi przeciwnika są bodajże 20 sekund, coś tam one są po prostu niezależnie czy przebijemy, czy nie, po prostu musimy trafić w pojazd przeciwnika, no i on przez pewien czas po prostu będzie miał perma spota. I jest to opcja jak najbardziej bardzo pożyteczna i przydatna. I też no, sprawia, że ten czołg jest bardzo dobry, naprawdę. No i też jego niska sylwetka, to trzeba o tym trzeba wspomnieć, no bo to jest no, bardzo duża moc tego czołgu. I przez pewien czas, jak ten czołg został wprowadzony, no to czyniło go tak naprawdę OP. Ponieważ no było można, korzystając z DPM-u, który tutaj był na poziomie, boże, nie wiem, 3700, no jak na Lighta, to są wartości kosmiczne. I Light, no umówmy się, nie powinien mieć aż tak wielkiej penetracji. Ten Batcha cały czas żyje. A boże, że ja go nie widziałem. No masakra. Czy ja zdążę go objechać? Tak, raczej zdążę. Chyba, że będę driftował. No. Czy faktycznie te czołgi są... Nie da się ich wykorzystać? Kurczę. Mobilne czołgi to jednak są mobilne czołgi. Medem aż tak nie będziemy mogli grać agresywnie. Lightem już możemy. Czy to jest inna gra, inny styl grania lightem jak w dużym wocie? No jest, ale czy jest fajny i można się odnaleźć lightem w naszej grze? No pewnie, że można. Musisz się zatrzymywać, dziękuję. Dobra. Okej, okay, udało się. 2000 uszkodzeń na moim koncie. Strzelił tą pałką. Strzelił, dobra. Dolna płyta. Na spocie jest. Jeżeli większych problemów raczej z nim nie powinno być. Strzelił. Wyjeżdżamy. Dolna płyta. No tak się nie powinno grać tą pałką. Pałka to jest jeden z najbardziej OP czołgów, które istnieją w tej grze, a jednak no, trzeba jednak nią umieć grać, trzeba umieć ją wykorzystać. Ty też już nie znikniesz ze spota, dziękujemy. Co on robi tym 50B? Właściwie to gdzie on chce jechać tym 50B? Tutaj chcesz... A, ty chcesz na mnie jechać. Okej, nie, jednak nie. Okej, no to heki. Uda się go zabić, czy nie? Czy tak, dobra, elegancko. No już fałki się nie udało.
kurczę, no bardzo mi pasuje ten playstyle i bardzo no ubolewam zawsze, jak ktoś mówi, że lighty to nie pasują w ogóle do tej gry. No bo ja uważam, że jednak bardzo pasują i jeśli lubi się grę taką bardzo dynamiczną, to są naprawdę bardzo przyjemne w grze. No i można robić nimi wyniki. Wyniki naprawdę duże. A jeśli chodzi o zdanie niektórych blitzowych youtuberów, no to ja potrafię to zrozumieć, ponieważ no im bardziej chodzi o to, że czołgi lekkie w wocie, raczej na przykład na początku bitwy, stają sobie w krzaku, no i spotują, nie mogą wtedy strzelać, ponieważ stracą swoje kamo, no i stoją w krzaku nieruchomo, po prostu świecąc swojej drużynie. No w blitzie takiego czegoś się nie ma, raczej jest to ciężkie do wykonania, ale w blitzie możemy grać lightem, bardzo podobnie jak lightem w dużym wocie, kiedy już mamy na przykład końcówkę bitwy i sobie po prostu latamy, albo no tak bym to nazwał po prostu. Więc to były 4 bitwy czterema lightami w blitzie. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że pomyślicie sobie o tych lightach, bo są to naprawdę czołgi bardzo dobre. Można nimi wbić precyzyjny ostrzał, czyli ten nasz top damage, więc należy wręcz nimi grać, jeśli chcecie robić dobre wyniki. Także sprawdźcie sobie te lighty. Może akurat wam podpasują, może akurat polubicie taką dynamiczną rozgrywkę i no na pewno granie lightami podwyższy wasze umiejętności w tej grze, no bo trzeba bardzo szybko myśleć, podejmować decyzje. To jest bardzo przydatne na każdym typie czołgów, nie tylko lightach, a tutaj się można tego bardzo fajnie nauczyć, jeśli już mamy jakiekolwiek doświadczenie z tą grą. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, no i udostępnieniu tego gdzieś. Zachęcam też do dołączenia do Discorda, link macie w opisie. Życzę wam też miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć!